Już zaraz otworzę paczkę z gwarantowanym totsem serii, a na początku jednak player pick, którego możemy robić co tydzień. Trzy karty Team of the Season do wyboru! Ehm, ach, wezmę tego Dejonga, może przyda nam się z ławki, ma 4 na 5, no, gdybym nie miał drogby, to bym się podekscytował. Jest to paczka, którą mógł sobie zrobić każdy, wystarczyło codziennie przepalać brązowy skład i teraz, czy będzie ktoś, kim będę mógł zagrać? To jest karta Moments i to jest B na ser. No mógłbym nim zagrać, nikt mi nie zabroni, ale czy chcę? Chyba nie. Weźmy ten na paczkę Deluxe, bo ciągle czekam na tego wypożyczonego Leao. No, jeszcze nie udało mi się trafić z tej paczki Totsa. Będzie to ponownie Parecho, którego zaraz będzie trzeba gdzieś przepalić, przez to, że jest niewymienny. No i proszę, na 10 meczów, zanim wydam cały swój budżet. Leao! No, na ja tym Dimarko chciałem zagrać. Kosztuje 90 tysięcy. Już odpuszczam te paczki. Na koncie mam milion 800 tysięcy. Rafael Leao w tym momencie kosztuje 2 miliony. Wiecie co, jak patrzę na karty w grze, to chyba nie ma żadnego innego zawodnika, którym chciałbym obecnie zagrać. Serio tak, nie widzę. Niestety muszę. To zrobić, bo nie wyobrażam sobie sprzedaży Tiurama. On trzyma nasz środek pola, openda. 80 meczów, 79 bramek, 37 assist. Jeden z najlepszych napastników, których używałem w tym roku. mam jednak nadzieję, że twój następca będzie lepszy. Wystawiamy za 350 tysięcy i już zaraz testujemy przepotężnego Portugalczyka. No niestety nie miałbym jak uzbierać tych 200 tysięcy na no Leao. Mam nadzieję, że od razu ktoś Belga kupi. I karty wczoraj sprzedałem, bo. Próbowałem nim grać i dobrze mi się nim nie grało. Czekamy. Dobra, mam 10 pików, tak jak wczoraj. Będę chyba codziennie robił taki pakiet, i może jednak nie będę musiał kupić tego Leo. Myślę, że szansa na trafienie go właśnie z czegoś takiego jest naprawdę duża. Mam delikatny dylemat, przez to, że. Zakładam, że on będzie w tej drużynie Ultimate jeszcze przez tydzień będzie do trafienia w paczkach, oczywiście nie będzie dało się go trafić, ale może, może, tylko no właśnie, tak sobie myślę, no ile można trzymać te monety w nieskończoność, prawda? Właśnie na tę drużynę Ultimate chciałbym mieć zespół, który da mi frajdę, zespół mocny i wydaje mi się, że Lao byłby takim idealnym zakupem, no bo okej, okay, no nawet załóżmy, że go sobie trafisz czerwonych pików, ale wiecie, potem to Mistrzostwa Europy, pewnie będziemy mieli jakieś karty w klimacie Euro i tak... Ten Leao już nie będzie smakował tak samo, choć mam nadzieję, że ciągle będzie dobry. Cristiano Ronaldo i dwie karty 84. Bardzo przykry pik. Fajnie byłoby zobaczyć teraz na przykład karty Moments. Okej, okay, Odegard, bo naprawdę się przestraszyłem. I z ostatniego player pika zobaczymy... Robertsona. Przygotowałem paczkę 7 razy 84, czy tutaj? Zobaczymy niebieski akcent. No to chociaż żeby były 80 piątki? E Rodri, 89 idealnie na wymianę piłkarzy. I może nie będzie on tutaj sam. No ale dobra, to nie interesuje mnie, kto jest na podwójnym, bo i tak to są dla mnie fodery. Chyba, że to kill. Pięknie, bez duplikatu. Jest problem, bo nikt nie chce mojego opędy. Przykro mi. W takim razie zagramy mecz w Division Rivals. Nie będę kombinował, daję drogbę. I co, no tyle. Tak zerkam jeszcze na karty wypożyczone, które mam w klubie, no ale. A może ten Jiru? Cieszę się, że go sprzedałem, bo i tak już chyba ze 100-200 tysięcy spadł. A może w tym meczu mnie przekona do siebie. Dobrze, że ten Laos spadł, bo brałem pod uwagę wzięcie wymiennych nagród za Division Rivals, ale o nie, no nie piątka z tyłu, cholera człowieku, ale co to za napady? Bardzo się boję. Tak sobie teraz myślę, że wszystkie paczki za Rivals zostawię jednak na piątek wieczór, no bo skoro będzie chyba z 30 kart do trafienia, no to... Tak po prostu to jest chyba najrozsądniejsze. Jeszcze to mają być w miarę okej okay. karty. Czerwonego Pika oczywiście sobie od razu otworzę, bo <gryw> inaczej bym nie mógł otwierać jakichkolwiek paczek. Campbell, wygraj to, dzięki iró z trudem, ale się rozpędził, Olivier Zirów, fineska w. Dobi to, proszę, Dobi, dobi, żiru, tak! Po tyle ci skrzydłem. No właśnie, mocne dośrodkowanie. I tak jak przypuszczałem jeszcze zgranie do środka. W ostatniej chwili Hansko, który już ma ponad 200 me, ale, panowie, no! 200 meczów, Hansko. Cieszę się, że go trafiłem i naprawdę cieszę się, że mógł nam towarzyszyć przez cały okres team of the season. Tak naprawdę narodziła się nowa gwiazda w naszym klubie. Brakowało nowych nazwisk, a teraz Silas. Serio? Aitana i w porę Giroud, myślę, że możemy nim skończyć. Błyskawiczna centra, Hansku. Dwa do jednego. Proszę Campbell, Silas, no i on potrafi uderzyć z fałsza, super. Co wy robicie, no czy wy potraficie? Dobra, dośrodkowanie muś... Musi... Jak, no jak ty możesz wrzucać przez Czecha, no co jest? No i girasi golk. To jest niemożliwe. Powinno być 3 do dwóch dla nas. Nadal nie wiem, jak to mogło być tak obrzydliwe doświadkowanie. No nie, 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 nie. Serio, Campbell, rany, jaki ty jesteś bezużyteczny? Jak można być takim dzikiem? Mieć odpowiednie playstyle i dopuścić tego Girassiego do tej główki? Tragiczny mecz. No jako, że postawiłem już na pełną ofensywę, to nikogo z tyłu praktycznie nie ma. Davis, no i. Ej, naprawdę, no nic się nie może przykleić I Girassi, wow, wow. Brawo, Handko Chcę zapomnieć o tym meczu, to było żałosne Mamy pieniądze! 1999000 U poprzedniego właściciela, zero bramek Bon bo był w złym miejscu, słuchajcie To jest ten moment, jeden z największych transferów Rafael Leao na tocy Ultimate Zrobiłem to! Wrzucam Lucio I tracę przez to dwa punkty zgrania, ale wierzę, że Foden i Thuram sobie poradzą No Leao niestety nie ma pięciu gwiazdek sztuczek Ale ma pięć gwiazdek słabszej nogi i szczerze na napastniku przeżyje, wolę żeby pewniej kończył chore statystyki naprawdę, czekam na hat trika Rafael zadebiutuje w kwalifikacjach do ligi weekendowej, daj M no ciekawe, czy rywal dostał M, Campbell, zobaczmy jego skład, Renato, tu Loftus no, bez Kyliana, Leao ma ale nie ma pięciu gwiazdek sztuczek Oj, już tak zgliczował się ale oczywiście pozytywnie, leci Leao Leao, dobra kontrola piłki Plusem Leo jest jeszcze to, że ma też playstyle do tych szybkich podań. Przez to, no, nie tylko powinien być egzekutorem, ale też czasami finisherem. Teraz finisherem był Ribery, bo już w czwartej minucie rywal obejmuje prowadzenie, ale wychodzisz przy zwycięstwie. Tylko raz to widziałem w tej grze. Potem mamy dośrodkowanie z fałsza. Leo, no, przepchaj się jakoś, ale czuję, naprawdę czuję, że. No, no... w ogóle widziałem fajny sposób na kończenie akcji z tym Tricksterem, tylko muszę mieć taką czystą jeden na jeden, Nie wiem czy to się uda. Leo, kurde. Openda by trafił. Co ty robisz, człowieku? Co mogę powiedzieć? Adamie, dziękuję za mecz. Załatwię, że nigdy tego meczu nie dostaniesz. Liverpool Town. No to sobie ustaw, chociaż Liverpool na ten herb. Ja nie, wszystko mnie wkurza teraz na mojej drodze. tej Stegen, są dobra, Leo 10 goli tu strzela. Leo celne podanie. Foden, będzie bramka pierwsza. Tak jest. Rozumiem. Co skleił mój kolejny przeciwnik, Bisaka z Wiliciem na środku obrony, Ronaldinho? Jak można tego Thunderstacka tak zniszczyć? Chyba nie było ładniejszych kart z grze niż Thunderstack. Naprawdę, zarówno ikony, jak i podstawowe wersje tych kart. Po prostu bajka. Luis Diaz i znów Hans, tylko Lucy. No co, naprawdę, co ci piłkarze dzisiaj odpierdzielają? Ja się czuję, jakbym oglądał karty 75 w niektórych momentach. Zero jakiejś koordynacji ruchowej, no przecież spokojnie. Leo przy słupku? Nie taka zła próba. Dobrze Leao, o to właśnie chodzi, za to płacę 2 miliony, a rywal za to wydaje 600 tysięcy na SBC, żeby Bisaka właśnie w takich sytuacjach go ratował. Mamy jednak centra i to Hamsko nie trafia, te potężne główki to jest największy skam w tej grze. Aitana na Leao, no i ten dobrze skleił, Rafael Leao, fałszyk, super. Leao, no ale kurde, no musisz wygrać z Van Bisaką, ja cię po to kupuję, żeby właśnie było trochę więcej tej dominacji powietrznej. Na razie powiem wam, że, no dobra, strzelił dwa gole. Tylko nie było to nic wybitnego i no tak, dobra, nie będę oceniał pochopnie. Hansen, o to chodzi! Dobra, zagrajmy sobie jeszcze w Rivals. olek Team moim przeciwnikiem, no to Olku, pokaż mi co udało ci się ugotować. Ferdyk, Dezai, Czerwony Debroyne, Fekir, Palmer, Di Maria, Zer Emery, a Bellingham jeszcze! Fajnie się bawisz Olku. I teraz Foden do Leao, proszę, proszę Rafael, przyjmij to, kurde to nadal nie jest to czego szukam, naprawdę brakuje mi takiego zwykłego sklejenia piłki. Przyjęcie, strzał, no i już lepiej. Aitana? O, super gol. Cieszę się, że chociaż y, ta zawodniczka mnie nie rozczarowuje. Fajnie, Portugalczyk wbiegł i. <laughs> Co to miało być? Nie uważam, bym grał jakoś na siłę na niego. Oczywiście, staram się go szukać, bo w końcu po to mam napastnika. I teraz, finezja. <laughs> o, Di Maria, będzie! Casillas będzie! Leo, bez spalonego, i to była głupia decyzja z mojej strony. Liczyłem jednak na to, że Bramkarz zrobi coś dziwnego, i było właściwie blisko. Teraz Renato, takie, no właśnie, niby dośrodkowanie, niby podanie. I gdyby to był drogba, pewnie byłby gol. Oho, na boisku pojawił się sorlot. to oznacza, że rywal ma jeden plan na to spotkanie, wygrać dośrodkowaniami. Ej, nie wiedziałem, że Bellingham ma pięć sztuczek, oh, kurczę. No to teraz Hansen wejdź tam przed tego obrońcę i to będzie gol w tempo. Nie było spalonego, Graham Hansen delikatnym lobem, 3 do 0. na świetnie, no i teraz Leo, pokaż to swoje zawrotne tempo. A... Nie, 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 nie. nie. To była jeszcze jego dobitka? Dobra, mamy już rożny. Leao, nie, to Tiuram. No, oczywiście to była lepsza główka od Leao. Na razie jestem po prostu przerażony. Lucio Filfoden. Długo się do tego zbierał, ale pokazał Portugalczykowi jak się kończy. Nie uważam, że przed chwilą zrobiłem coś źle. Serio. To była tak klarowna okazja, no... Czy mogłem okiwać bramkarza? No niby mogłem, ale wiecie, no ja kupuję karty za 2 miliony, żeby też korzystać z tego playstylu z plusem, gdzie jak wiemy finezyjnie można trafić i z 30 metrów w tej grze. Może tu popełniłem błąd, byłem za blisko. Sorlot! No i zmiennik trafia! 5 minut do końca, wiele razy byłem frajerem, ale... Moment, moment, <laughs> żeby to się... Stój z tym opędą, to chyba będzie czerwona kartka. Oczywiście nie. Gdybym był sędzią, dałbym czerwoną, no ale Nie, nie, ej, dobra Oho, de za i 2 do czterech. Nie no, spokojnie, bo teraz Leao biegnie od środka. Leao za szybki. No nie no kurde, trafiłby może wreszcie. Dziękuję za mecz. No słuchajcie, i tak muszę zrobić dzisiaj te dwa zwycięstwa, więc jeszcze będę sobie sprawdzał tego Leo, jednak na razie to jestem bardzo rozczarowany. Zagrałem nim cztery mecze, no niby trzy bramki, ale każdy z Was widział te bramki. Więcej było zmarnowanych sytuacji, które były naprawdę dogodne, tak czy siak, no ja chciałem nim zagrać, więc mam dwa dni na podjęcie decyzji. Do zobaczenia jutro, trzymajcie się, cześć.